Stefan, my stojąc na dole byliśmy pod naprawdę dużym wrażeniem tych prób, ale znowu zabrakło do podium troszeczkę. Znaczy, czy tak troszeczkę, to nie, bo w sumie patrząc na wyniki aż 10 punktów. Więc trochę to jest, ale ogólnie dobry konkurs i w moim, i w wykonaniu kolegów, także naprawdę możemy być zadowoleni z tego, co dzisiaj pokazaliśmy. Ale tutaj chyba z dnia na dzień było coraz lepiej w twoim przypadku. W sumie tak. Patrząc wynikowo i skoki też, ale wczoraj też były w porządku, dzisiaj takie ciut lepsze, także to też jest fajne i nic, dalej trenujemy i przygotowujemy się do zimy. Ale tutaj troszkę takiej niepewności w głosie słyszę, że coś mogło pójść lepiej chyba. Nie no, wiadomo, no, gdyby były to super skoki, no to by było lepiej, ale nie będę narzekał, bo z czucia i z analizy z trenerem po pierwszym skoku myślę, że ten był podobny. To były dobre skoki i na tym trzeba bazować i budować swoją pewność siebie i piąć się do góry. Po raz kolejny dominujecie, nie na tych najwyższych pozycjach, ale szóstka w dziesiątce pokazuje, że w drużynówkach będziecie nadal mocni. Jako drużyna nic nie straciliśmy, myślę. Tutaj bardzo dobrze skakał i Geiger, i Klimow, także widać, że są teraz naprawdę mocni. Cóż dodać, no, my przygotowujemy się do zimy, więc teraz dalej ostro trenujemy i walczymy o to, aby nasze nogi były jak najmocniejsze i aby w zimie to wszystko dobrze funkcjonowało, abyśmy całą zimę wytrzymali na dobrym, wysokim poziomie. Rano odlatujecie już z Bukaresztu. Jakie takie wrażenia z tej rumuńskiej premiery? A bardzo pozytywne, naprawdę. Fajne miejsce, także nie było tutaj jakichś dziwnych, niespotykanych, no poza dyskwalifikacjami to nie było jakichś przygód, wszystko fajnie, sprawnie i czuliśmy się tutaj komfortowo, także jak najbardziej pozytywnie i oby więcej takich fajnych, ciekawych miejsc. To stawanie do kontroli, chyba tam godzinami trenujecie w hotelu, bo tutaj się sypie prawie dziesiątkami dyskwalifikacji, a wy nieruszeni. Nie, no wczoraj żeśmy sprawdzili, czy wszystko gra, dzisiaj też żeśmy posprawdzali, czy wszystko jest okej, okay, ale nie jakoś, żeby tam nie wiadomo co, jak się szykować pod to, po prostu trzeba iść i zrobić to tak, jak zawsze robimy. Żadnego tutaj sekretu nie ma, sprzęt mamy dopasowany, wszystko gra i jest okej. Okay. Dzięki Stefan, bezpiecznej drogi do Polski. Dziękuję i również.